Okej, okay, po przyjściu do Rysowi czuję się fantastycznie. Cieszy mnie to, że przychodzą nowi zawodnicy, którzy podnoszą wartość zespołu. Też już było trochę czasu, bo jestem tutaj od niemalże 3 tygodni, żeby poznać się ze starszymi zawodnikami, którzy tutaj byli, których miałem przyjemność poznać na boisku. Także tworzy się fajna ekipa, jest dobra atmosfera. Widać to na obozie, trener to twardo trzyma, także na obozie jest dobrze spędzony czas. Zostało jeszcze co prawda 3 dni, ale ciężko pracujemy i mam nadzieję, że to zaowocuje. Myślę, że kibice, którzy obserwowali moją grę na drugoligowych boiskach, zauważyli, że jestem wysokim obrońcą, nieźle grającym głową. Potrafię stwarzać zagrożenie pod bramką przeciwnika. Moja rola też nie ograniczała się w poprzednim klubie do obronienia. Odpowiadałem też w dużym stopniu za grę ofensywną, jeśli chodzi o wyprowadzanie piłki i kreowanie gry w tej strefie, powiedzmy, początkowej, do momentu wprowadzenia piłki do pomocników wyżej. No, co mogę powiedzieć? No, ze zdrowiem wszystko w porządku. Wiadomo, pierwsze moje treningi tutaj na obozie. Jak to na obozie, nie jest lekko, ale trzeba wykonać tą ciężką pracę, która później będzie procentować w lidze. W tym obozie niczego nam nie brakuje, pozostaje tylko ciężko pracować. No, z większością chłopaków się tutaj znam, z tymi, którymi się nie znam, to się poznajemy. Razem graliśmy w zespole, a z niektórymi się dopiero poznajemy. Po pierwszych sparingach się czuję świetnie. W sumie atmosfera w drużynie panuje idealnie, że ciężka praca, ciężkie treningi, przyjemny obóz, fajne miejsce. Dużo ogólnie na obozie jest dużo skupione na siłę, dynamika, wytrzymałość. Też fajnie z piłką. No teraz przychodzi kolejny sparing, dzisiaj gramy, ale w tych sparingach, co grałem, to pozytywnie jestem ogólnie nastawiony na to wszystko, więc mam nadzieję, że to uda się. Moim zdaniem, że druga liga to jest bardziej taka fizyczna liga, a pierwsza to już bardziej taka pod taktykę więcej, mniej fizyczna niż druga liga. Moją mocną stroną jest szybkość, dynamika i na pewno będę chciał zaskoczyć kibiców Rysowi. Zapraszam wszystkich kibiców Rysowi na pierwszy mecz, który odbędzie się 10 sierpnia u siebie i damy z siebie wszystko. Po przyjściu do Rysowi czuję się dobrze, atmosfera w klubie jest bardzo fajna, chłopaki mnie ciepło tutaj przyjęli. Wiadomo, chłopaki zaczęli tydzień wcześniej ode mnie, ja miałem problemy, żeby dogadać się ze Stalową Wolą i przyjść tutaj wcześniej, ale też oczywiście miałem swój jakby taki mały sukces, bo brałem ślub i musiałem mieć wolne. Także zacząłem 1 lipca. W klubie bardzo podoba mi się organizacja, jak klub funkcjonuje. Podoba mi się również dział marketingowy, bo przychodząc, podpisując kontrakt 3 czerwca byłem bardzo mile zaskoczony to, co zrobili, jaką prezentację na mojej osobie. No co, no, można powiedzieć, że jestem ofensywnym pomocnikiem. Najlepiej czuję się na pozycji numer 10, gdzie gram typowo za napastnikiem. Lubię być bardzo pod grą i to jest chyba moja taka mocna strona, ale tak wracając, to chyba najmocniejsza, taki atut mój, to gdy znajduję się w polu karnym, to bardzo często piłka lubi mi spaść pod nogi. I z tego właśnie strzelam bramki i kończę akcję. Tak jak wspominaliście, moje pierwsze spostrzeżenia na temat Rysowi są bardzo pozytywne. Było trochę komplikacji co do mojego transferu, bo miałem kilka ciekawych ofert. Natomiast żadna z tych ofert nie była to konkretna oferta. Oferta z Rysowi była najkonkretniejsza. Po dość dłuższych rozmowach zdecydowałem się na transfer. Myślę, że mimo, że zrobiłem krok w tył, można tak powiedzieć, bo jest to liga niżej, ale myślę, że nie żałuję tej decyzji, bo po drużynie widać, że jest to mocna drużyna i na pewno będziemy walczyć o jak najwyższe miejsce w tabeli. W zespole kojarzyłem jedynie Radka Adamskiego i myślę, że ogólnie atmosfera w drużynie jest bardzo fajna, bardzo pozytywna. Chłopaki przyjęli mnie bardzo miło, nie było żadnych
żadnego patrzenia z góry na moją osobę, tak mi się wydaje. I myślę, że do tej pory aklimatyzacja w zespole przebiegła bezproblemowo i czuję się naprawdę dobrze w tej drużynie. Trener Grabowski to bardzo pozytywna postać. Jest to młody trener, który widać, że jest bardzo ambitny i na pewno taki powiew świeżości trenerskiej w tej lidze, myślę, że będzie to pozytywny bodziec dla naszej drużyny. Zapraszam wszystkich kibiców na mecz w Rzeszowie 10 sierpnia na Wyspiańskiego 22 oraz również zachęcam do zakupu karnetu na tą rundę. Właśnie sobie pierwsze pytanie na razie osobiste. Ponoć w Łodzi miałeś ksywkę El Bandito. Raczej tak. Nie, no jest super na pewno, fajna drużyna, coś nowego po tym okresie, co byłem w Łodzi. Także na pewno na plus wszystko działa, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w lidze. No jak to nastawienie? Najważniejsze, żebyśmy wygrywali mecze, to jest chyba przede wszystkim ważne. Ja przyszedłem tutaj też, żeby pomóc drużynie wygrywać mecze, strzelać bramki. Taki mam plan, żeby zdobyć ich jak najwięcej i tyle. Będziemy wszystko robić, żeby tych meczów było wygranych jak najwięcej. Ciężko powiedzieć, myślę, że to boisko już zweryfikuje. Nie chcę mówić tu o swoich zaletach, bardziej się skupię na swoich wadach i co mam do poprawy. No, obóz na pewno fajny. Z tego co pamiętam, dawno w sumie nie byłem na takim fajnym obozie. Fajne miejsce, fajne boisko do treningu. Także nic, tylko ciężko pracować, przygotować się solidnie do ligi, żeby być dobrze przygotowanym fizycznie, tak samo również mentalnie. I myślę, że to będzie najważniejsze. Po przyjściu do Resowi czuję się jak najbardziej dobrze. Póki co same pozytywne rzeczy mnie tutaj spotykają. Drużyna mnie przyjęła dobrze, jest tutaj fajna atmosfera. Póki co wiadomo, jest taki okres, że ciężej trenujemy, ale wiadomo, musi to przynieść efekty. Mam nadzieję, że to już pokaże najbliższy mecz i miejmy wszyscy taką nadzieję właśnie. Obóz przygotowawczy tutaj w Rytrze oceniam jak najbardziej na plus, ponieważ ciężko trenujemy, a wiadomo, to musi zaowocować. Miejmy nadzieję, że teraz w sparingach będzie to fajnie wyglądać, tak jak do tej pory. Drużyna się cały czas scala, nie tylko na boisku, ale także poza nim. Ale póki co wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam świadomość, że tutaj w środku pola w Resowie jest duża rywalizacja, ale mnie to tylko napędza i motywuje do jak najcięższej pracy, tak? Trener do tego, żeby wybrać jak najlepszy skład pod dany mecz. Ja się tutaj będę kierował tylko i wyłącznie dobrym Resowi, ale wiadomo, chciałbym grać tutaj jak najwięcej meczy w pierwszym składzie, tak? Pomóc drużynie właśnie w odniesieniu zwycięstwa. No póki co za wiele miasta nie widziałem, ale na pewno podoba mi się drużyna, tak? Tutaj poziom sportowy jest jak najbardziej wygórowany. Miejmy nadzieję, że będzie to jeszcze cały czas lepiej wyglądać i ogólnie wszystko jest ok. Przed przyjściem do Resowi Rzeszów słyszałem tutaj wiele o resowiackim charakterze, o którym się już przekonałem na pierwszych treningach, tak? Widać to cały czas. Tak samo słyszałem o rodzinnej atmosferze na Wyspiańskiego. Mam nadzieję, że to będzie dalej podtrzymane. Słyszałem o akcji Czas wracać do domu. Jest mi niezmiernie miło zaprosić wszystkich kibiców na pierwszy mecz 10 sierpnia z Zasniczym Pruszków. Widzimy się na stadionie.